Środa 15 lipca 2020 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam na 229 kryptoniusy. A w dzisiejszym odcinku jak zwykle porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w kryptoćwierka, czyli przegląd Twittera, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec. Jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości, to jak zwykle w środę troszeczkę mniej. Matic testuje prędkość, kiedy kryp giełdy krypto widzą napływ brudnej kasy, ilość transakcji krypto w darknecie rośnie, OKCoin uruchamia własny orakul dla DeFi, Chiny testują cyfrowego juana. ilość rezerwacji na trawali rośnie. Na Oscar i Bitcoin, rewolut wchodzi do USA, kryptowaluty i zakaz szyfrowania w USA, XRP i sprzedawcy, miksery BTC, później ze strony komparek.pl uważaj na oszustów na rynku Forex i kryptowalut, później ze strony BinKryptoPL, Paypal oficjalnie pracuje nad wprowadzeniem krypto, a na końcu oczywiście zajrzymy do mojego partnera, czyli co tam w krypto.com, zaczynamy 229. kryptoniusy. Matic dla osób, które nie wiedzą, jest rozwiązaniem drugiej warstwy na Ethereum i ostatnio przeprowadził test prędkości, który nazywał się Counter Stake. Oczywiście, na testnecie przeprowadzono testy i osiągnięto 7200 TPSów na sekundę. Podczas stres testu, 122 walidatorów było aktywnych i działały na nich walidatory plus te Sentry Nose. Sieć była w pełni zdecentralizowana i oczywiście osiągnięto pożądane, pożądane rezultaty. Ale co się okazuje? Problem jest z Ethereum, bo Ethereum na swojej głównej sieci ma maksymalnie 15 transakcji na sekundę, a Ethereum 2.0 cały czas się opóźnia i najprawdopodobniej nie zostanie wypuszczone do 2021 roku. To bardzo wkurza społeczność, a tutaj słuchajcie, czają się już konkurenci pomijając, że nawet XRP chce robić smart kontrakty, ale oczywiście czają się konkurenci, jak między innymi Justynka Słoneczna, która już zwietrzyła, zwietrzyła tutaj swoją szansę i teraz mówi o tym, że DeFi będzie też na tronie. Także to co mówiłem, Cardano też jest konkurencją, oczywiście jest jeszcze mocno z tyłu. Powiem tak, jeżeli Ethereum 2.0 się nie uda, to Witalika czeka psia Buda. Lecimy dalej. Nielegalne transakcje grasują na giełdach kryptowalutowych i okazuje się, że kryptowalutowe giełdy widzą dużą ilość transakcji, które są, pochodzą z nielegalnego źródła. Mówi o tym pewien raport. Oczywiście wiadomo, że zawsze utrapieniem kryptowalut były skamy, oszustwa, przestępczość i tego typu rzeczy. Chociaż kryptowaluty nigdy w pełni bardzo mocno nie przyciągnęły zorganizowanej przestępczości, bardziej to osoby, które chciały się nieuczciwie dorobić. Oczywiście bardzo mocno ukróciły to wszelkiego rodzaju procedury IML, procedury KYC i tak dalej. I zobaczcie, raport mówi o tym, że 1,4 miliarda nielegalnych kryptoaktywów przeprowadzono przez giełdy w tym roku. I to wydaje się być dużo, ale biorąc pod uwagę, że dzienny wolumen to jest kilkadziesiąt miliardów, no to to, to jest w całym roku. Także jest to ułamek i zobaczcie, że zgodnie z raportem chińskiej firmy PeckShield E, Kryptowolty powiązane z adresami, które są podpisane e, jako high-risk. Przepływały do giełd w bezprecedensowej ilości od w tym 2020 roku. Chodzi oczywiście tutaj o te różnego rodzaju skamy, tego typu rzeczy. I zobaczcie co ciekawe: Binance, Huobi, OKX są bardzo mocno używane przez kryminalistów. Dlaczego? Dlatego, że na Binance nie ma KYC do dwóch bitcoinów. Nie wiem, jak wygląda na Huobi, OKExie, ale zobaczcie, pozostałe giełdy naprawdę w małej ilości są używane. Zobaczcie, jak wygląda Coinbase. Zobaczcie, jak to wygląda Coinbase, już nie mówiąc o innych giełdach jak Bittrex i tego typu rzeczy. Cóż można powiedzieć? No, przede wszystkim, chronimy się przed oszustami to jest najważniejsze. No, a dodatkowo, giełdy muszą zaciskać pasa. No, Binance, oczywiście, jakie jest powiązanie z światami wprowadził KYC. No, ale dalej do dwóch bitcoinów, oczywiście, to bardzo cieszy użytkowników. No, ale musimy mieć świadomość, że albo KYC, albo Dziki Zachód. Lecimy dalej. Darknet, czyli kontynuacja trendu. Ilość bitcoinów na darknecie urosła o 65% w pierwszym kwartale 2020, e, 2020 roku. Oczywiście zobaczcie, e, sumaryczne wolumely transferów wyniosły 795 milionów dolarów. I zobaczcie, że głównym tutaj były giełdy bez weryfikacji, czyli, czyli chodzi tutaj o to samo, to jest pewnie ten sam raport. Zobaczmy tylko, czy w tym raporcie mówią o tym, jakie to giełdy. Zobaczcie: Lose Exchanges and Main Culprits to na pewno. Oczywiście chodziło też o mixery. Bitcoin jest dalej popularnym źródłem, jeśli chodzi o Darknet. Oczywiście po tym, jak zamknięto Silk Road, kiedyś, e, kiedyś było to zupełnie inaczej. W tej chwili oczywiście jeszcze dodatkowo regulacje FATF-ów, 5 itd, tak i tak dalej, Także będzie przestępcom coraz trudniej, oby tylko rykoszetem nie oberwali zwykli użytkownicy. Lecimy dalej! OKCoin OK uruchamia własną Oracle, czyli tą wyrocznie cenową dla DeFi, która bazuje na technologii Compounda. Jest to oczywiście giełda OK Coin, giełda globalna. I tutaj chodzi o centrum danych cenowych dla zdecentralizowanych finansów, które nazywają się potocznie DeFi, i zobaczcie, OK Coin Oracle działało jak, jak, jako zaufane źródło danych rynkowych i każdy może, e, każdy może publikować te OK Coin Price on Chain. Gdy już jest on chain, OK, Coin jest weryfikowalnym jako źródło danych przy użyciu klucza publicznego, właśnie z tego, z tego orakla. Jest to bardzo fajna informacja. Chodzi im oczywiście o zapewnienie stabilności. Używają, tak jak już mówiłem wcześniej, technologii Compound'a. Zobaczcie, Compound stworzył standard orakli i, i uczynił je dostępnymi poprzez API. Także słuchajcie, rynek DeFi się roz, rozwija, aczkolwiek trzeba uważać. Żeby, żeby, jak to się mówi, tam nie wtopić, można by powiedzieć, że patrząc jak, patrząc, jak rynek DeFi się rozwija, czasem zanim zastanowić, lepiej zamoczyć, zanim zainwestujesz lepiej zamocz kija. Lecimy dalej! Chiny i cyfrowy yuan, czyli cyfrowa waluta Banku Centralnego CBDC. Chiny będą testować cyfrowego yuana, jeśli chodzi o platformę dostawy żywności która posiada 435 milionów użytkowników. Zobaczcie, jest to Meituan, Dianping, platforma, która ma pełną użytkowników. Oczywiście cyfrowy, ten cyfrowy Yuan jest projektem Narodowego Banku Chin, a także właśnie wspólnie będą to testować z platformą wspieraną przez wspieraną, no, przez Tencent. Cóż można tu jeszcze powiedzieć? Wcześniej oni mówili o tym, że będą testować to, będą testować to także z tą odpowiednikiem Ubera chińskiego, czyli jakimś tam Didi czy coś takiego. I zobaczcie, uruchomiono były plotki, właściwie że uruchomiono aplikację dla chińskich miast, takich jak Shenzhen, Chengdu, Suzhou i Xianggang, czyli Xianggang. Ale jak na razie to są to były plotki. Z tym nie wiem, jak tam z tym chińskim UBerem wyszło. No ale cóż, wygląda na to, że Chińczycy naprawdę spili po ślady i może będą pierwsi w CPTC diady. Lecimy dalej, Trawala. Trawala partnerstwa podpisuje, a cena w górę. Dwa tygodnie po podpisaniu partnerstwa z firmą Expedia cena urosła o 75%. Teraz oczywiście jest 68% na plusie. Ech, no, przepraszam, o 75% urosły zyski platformy po podpisaniu partnerstwa, poinformował o tym CEO Juan Otero. E, trawala, trawala jest oczywiście platformą do bookingu, wycieczek, hoteli, jakichś tam wycieczek, może nie, ale hoteli, noclegów, różnych tego typu rzeczy. No i cóż, coraz więcej partnerstw, mają oni właśnie własny natywny token, za który można kupować, i po Bitcoinie jest to preferowana funkcja. I co patrzcie, 59 wszystkich zamówień zapłaconych było z kryptowalutami. No i cóż. Cóż można powiedzieć, bardzo fajnie się to rozwija. Ja co prawda tych tokenów nie mam, ale już zarejestrowałem się na tej platformie. Dawno temu też robił film o trawali Kowalski. Ja myślę, że temu tematowi będzie można się bardziej przyjrzeć w Mike's A jak na razie super, kto kupił swego czasu te tokeny, no to jest zadowolony teraz z ich ceny. Lecimy dalej. NASCAR, co mają wspólnego... Amerykańskie wyścigi samochodowe z serii Nascar z kryptowalutami i bitcoinem okazuje się, że bardzo dużo. Na pewno słyszeliście o zamieszaniu wokół tego całego bubył Olesa, czarnego brata, który ściga się z samochodami Nascaru jako jedyny. Później znaleziono gdzieś tam flagę Konfederacji w jego hangarze. Później się okazało, że ona już tam od dawna wisi, jakoś nikomu nie przeszkadzała. A całość próbuje wykorzystać Cashop i oczywiście sam Jack Dorsey, który pokazał. Iż wykupił, zaczął sponsorować oczywiście Bubę, Hubę Bubę. I Huba Buba będzie, e, będzie miał na swoim samochodzie nie tylko logo Keszap, ale będzie miał także logo Bitcoina. I jest to oczywiście świetna promocja dla kryptowalut, chociaż nie zmienia to, można powiedzieć, chyba nie zmienia to faktu, że już o Bitcoinie to mam wrażenie, że praktycznie każdy na świecie słyszał. Fajnie, tak czy siak, lecimy dalej. Revolut, czyli fintech z Wielkiej Brytanii, który tak naprawdę do, do niedawna czy właściwie cały czas chyba nie miał prawdziwego bitcoina i prawdziwych kryptowalut tylko swój sztuczny odpowiednik chociaż to miało się zmienić wchodzi na Stany Zjednoczone i będzie pozwalał na tradowanie bitcoinem i Etherem amerykańskim klientom klienci oczywiście z 49 stanów mogą teraz kupować, hodlować i sprzedawać bitcoina i etera na tej platformie w, tak jak powiedziałem, fintech brytyjski jest to możliwe dzięki współpracy z tym tak zwanym Paxos Crypto Brokerage. Paxos jest to, jest to firma, która wypuściła stablecoina tego, tego Paxosa, PaxDollar czy jak to się nazywa. Co ciekawe, w Europie jest troszeczkę więcej kryptowalut. Revolut wspiera Litecoina, Bitcoin Cash i XRP, ale pobiera 2,5% za każdą kryptotransakcję. No, i co ciekawe, zobaczcie, że, a tutaj jest w nawiązaniu do tej ekspansji na Stany Zjednoczone. Bank zmienił ostatnio zasady posiadania kryptowalut, czyniąc z użytkowników legalnych posiadaczy tych coinów. I zobaczcie, zawiesił możliwość płacenia krypto kartą kredytową w Europie, no i nie wprowadza tej, tej usługi w Stanach Zjednoczonych. No ciekawe, ciekawe jak to będzie wyglądało, no ale kolejna karta. Ktoś kiedyś powiedział, pamiętam na Discordzie, że karty to się w krypto nie da zrobić, bo na dłuższy czas to każda się wywali. No zobaczymy, lecimy dalej. USA i słuchajcie, mądrości, które pojawiają się w tamtejszych wyższej i niższej izbie pa parlamentu, to czasami zawstydzają samą rosyjską dumę z czasów pzpr chociaż wtedy, nie pamiętam czy to się, no Duma też się chyba nazywało, kryptowaluty nie są w stanie być zgodnymi z tymi prawami anti-encryption. Te ustawy to nie są jeszcze prawa, oczywiście to są projekty ustaw, który, e, które krążą po Senacie Stanów Zjednoczonych i zobaczcie, między innymi tutaj jest Lawful Access to Encrypted Data, a także Eliminating Abusive and Rampart Neglect of Interactive Technologies, czyli Earned to jest late, late czyli light light jak to można nazwać o co w tym wszystkim chodzi oni chodzi chodzi im o to aby nie można było szyfrować danych <laughs> aby nie można było szyfrować danych i nie ma sposobu aby Ethereum i Bitcoin czy inne kryptowaluty były z tym zgodne no i powiem szczerze zastanawiam się Yy, używają, jak to powiedział właśnie, zobaczcie, Attorney General William Barr powiedział, że komunikują się używa, używając wirtualnie nie, nie do złamania, szyfrowania nie do złamania. No cóż, cóż można tu jeszcze powiedzieć? No, ja nie sądzę. Hmm, bezpieczeństwo nie jest bezpieczne w ich rękach i tak dalej, ja nie sądzę, żeby do czegoś takiego w Stanach Zjednoczonych doszło, aczkolwiek jak tam komuniści rządzą teraz znaczy może nie, no bo teraz rządzi Trump, nie ale jak demokraci się dorwą, komuniści a demokraci są komuniści, marksiści i tak dalej e, zieloni i jeszcze inne dziadostwo, tam naprawdę mało jest takich rozsądnych ludzi, Andrew Yang był między innymi jednym z takich e, no to może być różnie, może być różnie a ja myślę, że rynek krypto i tak przetrwa lecimy dalej XRP, kryptowaluta uważana za niektórych przez martwą, przez, za, za scam, z, że jest to w ogóle nie ma sensu, już leci na, na zero, w ogóle za darmo będą rozdawać. Okazuje się, że kolejne pozytywne dane z tej platformy, ilość sprzedających, akceptujących płatności XRP wzrosła o 46% w tym roku, a mamy ledwo po połowie roku. Zobaczcie, ilość tutaj właśnie XRP Companies Growth, czyli ilość firm, która akceptuje, rośnie cały czas i jest już na poziomie, ja bym powiedział, 660-670. nie, oni podają ile. Zobaczcie, w grudniu 2019 roku ilość firm akceptujących płatności w XRP wynosiła 457. Teraz jest 670, to się lekko pomyliłem. Wzrost o 46-61% w przeciągu 7 miesięcy. No, lipiec się jeszcze nie skończył. Cryptwerk mówi, że 22% biznesów akceptujących ten token jest w Stanach Zjednoczonych, później jest UK, później Indie, czyli 10 5%. No cóż, jest to, jest to rozwój i są tu oczywiście dane o innych kryptowalutach, ale jest to rozwój. No, czyli jednak XRP płacić się da. Pytanie do Was, co sądzicie o XRP? Czy posiadacie XRP? Czy uważacie, że faktycznie ma to przyszłość? Czy może scam? Gówno drugi lisk. Trzeci game, XRP nie chce. Lecimy dalej. Miksery i kolejne dane z branży ciemnego rynku. Użyt, ilość bitcoinów miksowanych wzrosła na Dyknecie o 2100%. Jej użycie stało się bardziej popularne. Oczywiście te dane zostały opublikowane przez Crystal Blockchain. Jest to firma badawcza, jest to oddział firmy Beauty Fury. Bitfury chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to oczywiście firma z branży kopania kryptowalut. W pierwszym kwartale 2009 roku e, instytucje darknetowe wysłały 67 milionów bit, dolarów w postaci bitcoina do usług miksowania. E, I to jest oczywiście o 3 miliony więcej niż rok wcześniej. No i cóż można tu przeczytać? Oczywiście są badania darknetu i tak dalej, no ale słuchajcie, 67 milionów dolarów. Dla nas, tak zwykłego człowieka, zwykłego Kowalskiego, czy tam Majka Satoszy'ego, to jest kawał pieniądza, tak? Ale dla zorganizowanej przestępczości, to... powiem tak, no oczywiście tutaj giełdy muszą robić porządek z tym, ale bądźmy szczerzy, no na całą branżę 67 baniek, no o czym my tu mówimy, panowie i panie, lecimy dalej! Przechodzimy sobie teraz do strony komparik.pl kto to napisał? Tomasz Sarna, uważaj na oszustów w rynku Forex i kryptowalut, ostrzega Związek Banków Polskich. Związek Banków Polskich wraz z prokuraturą i policją ostrzega przed licznymi oszustwami na rynku kryptowalut i Forexie. W trosce o bezpieczeństwo ZBP ostrzega przed próbami oszustw związanych z inwestowaniem na rynkach kryptowalut i Forex za pośrednictwem fałszywych serwisów internetowych. Dla przyciągnięcia uwagi w reklamie treści w reklamach z wizerunki przeciętnego Kowalskiego, który szybko zyskał. No i z drugiej strony, to jest fajne, że oni ostrzegają. Bardzo mi się to podoba. My cały czas ostrzegamy, chociaż scam alertu dawno nie nagrałem, trzeba będzie się poprawić. Uważajcie, edukujcie się, weryfikujcie dane, lecimy dalej. Teraz przechodzimy do sobie do strony bincrypto.pl. Paypal oficjalnie pracuje nad wprowadzeniem krypto. Opublikowany został list do Komisji Europejskiej. Pisze o tym Michał Adamski. PayPal ujawnia w liście iż pracuje nad rozwojem usług związanych z krypto. PayPal ma ponad 300 milionów użytkowników i teraz czy w dłuższej perspektywie dojdzie w końcu do implementacji? Plotki pojawiły się już wcześniej, mówiłem o tym z tydzień temu. Teraz oczywiście ten list wyciekł i to jest bardzo fajna informacja. Są tutaj oczywiście nowe informacje odnośnie Paypala. Dlaczego jest to takie ważne? Zobaczcie tej przycuj. W krótkim okresie nie wpłynie to na cenę Bitcoina. Skupmy się na prognozie długoterminowej. Myśleliśmy, że dużym wydarzeniem było, gdy Robin Hood wprowadził Bitcoin, ale Robinhood ma tylko 13 milionów użytkowników. Winmo ma 50 milionów użytkowników i 100 miliardów dolarów obrotu rocznie. PayPal ma 300 milionów użytkowników i 700 miliardów dolarów obrotu rocznie, więc nabywców, więcej nabywców oznacza wyższą cenę, gdy istnienie Składnik aktywów o stałej podaży. No, tak, tego się nie da nie da zaprzeczyć temu. Ja bym powiedział w ten sposób: oczywiście, jest to kolejna możliwość kupienia kryptowalut, i to jest świetna sprawa. PayPal i tak w większości, o ile dobrze pamiętam, jest KYC na kontach. Ja nawet PayPala mam. Patroni mi też na PayPala dodają. dodają. Także właściwie, cóż można powiedzieć? No, fajnie, fajnie, że kolejne firmy wchodzą, a jeszcze niedawno było nie, żadnego krypto, żadnego nie. Super, lecimy dalej. A teraz zajrzymy sobie do mojego partnera, czyli Cryptocom, popatrzymy, co tu się nowego na blogu pojawiło. Zobaczcie tutaj Cryptocom Exchange Trading API, tutaj są informacje o tym wyniku, wynik quizu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, mamy też informacje. Z 15 czyli z dzisiaj, to dzisiaj właściwie się wszystko pojawiło też w innej wersji językowej. Z tym dykat będzie dodawał Kaiber Network, czyli wszyscy stykujący Siro będą mogli kupić Kaibera z 50% opustem z czy upustem. Jest też informacja o tym, że tymczasowo zawieszono wypuszczanie nowych kart MCO Visa w Singapurze. Jest także AMA. A co ciekawe, była propozycja od Was, żeby może skontaktować się z Panem Marszałkiem albo kimś z zespołu i zaprosić do, tutaj do, można powiedzieć, rozmowy, czy w szpilkach na Bitcoin, czy w Kroptosteronie. O tym więcej w podsumowaniu. Ale cóż, ja posiadam, zobaczymy jak to się rozwija. Karty wróciły, cały czas niestety czekam na swoją kartę. Jeszcze nie dostałem, rozmawiałem z zespołem, jak to się mówi, FIFO, first in, first out, a że ja dałem dupy za swoich zupy, to niestety musiałem KYC jeszcze raz robić, Swego czasu mówiłem Wam o tym, także tyle. Dobra, przechodzimy dalej. Przejdźmy sobie do wydarzeń, które jak zwykle przygotował Dodo. Dzięki za przygotowanie. Na początku oczywiście 15 lipca Green, aktualizacja sieci mainnetu, Kraken, dodanie tokenów Compound, Kawa i Kajbenetku kaj i Storch. I Kyber Network, możliwość stykowana na Binance'ie. 16 lipca World Blockchain Summit, czyli wirtualna konferencja. 19 lipca, oczywiście chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, Kryptowalutowa Niedziela z Mike'iem. Zrezygnowałem z nadawania na Twitterze, bo i tak tego nikt tam nie oglądał. Jest D live jest Facebook i jest YouTube. Myślę, że to wystarczy. No i oczywiście 20, 20 lipca Binance usunięcie tokenów Aeron, Etherparty i LUNY ze swojej platformy, także pozbywają się gówna, nie ma co się nad tym rozwodzić. Witam w sekcji co tam w krypto popatrzymy sobie oczywiście na Twittera, przygotowałem wam parę tweetów, na początku oczywiście Exodus mówi, zobaczcie minęły dwa lata odkąd Wiczeń uruchomił swój własny mainnet, VeChain oczywiście pokazuje potencjał, pomaga w rozwiązywaniu problemów z supply chain i patrzycie, aby wziąć udział w nowej rewolucji, to tutaj możecie oczywiście dowiedzieć się w przewodniku, Wiczeń. został dodany jakiś czas temu do Exodusa, ja go właśnie tam trzymam. Przechodzimy sobie dalej. E, proszę bardzo. Lisk mówi o tym, że zobaczcie, właśnie opublikowaliśmy post na blogu od Lemi Delegata e, o tym Smart Inventory Project, e, który jest oczywiście elementem tego Lisk Builders Program. Możecie tutaj o czym programie poczytać. Przechodzimy dalej. Zobaczcie, Gold Telegraph mówi sobie o Kanadzie. Czy budżet z deficytem, który sięga niemal 16% Eee, no właśnie nie czy budżet, tylko że będzie miała taki budżet. Bank e, Kanady robi tutaj te QE, czyli quantitative easing, czyli dodruk na niesamowitą skalę. Wypuszczanie obligacji to jest 293 miliardy dolarów rocznie i to jest trzy razy więcej niż w zeszłym roku. I Kanada nie posiada złota, ale za to się posiada światły, światły naród. Od, otwarty na propozycje. Ja na przykład uznaję się za uznaję się za mężczyznę budowlańca i mojdym, moimi przyimkami to jest lord i pan. Nie, takie rzeczy tylko w Kanadzie i na przykład mógłbym, się, mógłbym określić jako kobieta i bić na przykład w podnoszeniu ciężarów rekord Kanady. Nie, no super takie rzeczy mają, ale gospodarczo Przechodzimy sobie dalej. Cryptodog mówi, że zobaczcie, to jeszcze nie jest altis sezon. To jeszcze nie teraz. Na pewno będziecie, wieli, wiedzie, będziecie wiedzieli, gdy już jest. Wszyscy będą widzieli. No, tu się trudno nie zgodzić. Kraken Exchange mówi o tym, że zobaczcie, trzy aktywa DeFi zostały, czy właściwie cztery aktywa DeFi zostały dodane 15, czyli Compound, Kava, Kyber Network i Storch. A także New York Post mówi o tym, że zasłanianie kamery w waszym laptopie może go uszkodzić, tak twierdzi Apple. Że jabłko chyba zgniło do końca, no nasrało w głowie. Oj, kto się tego nie dowie, tak kamery nie zasłaniają, bo co? Bo nie możecie podglądać kamery. A u mnie kamera się sama zasłania, ta która stoi tu przede mną, no. Poza tym ja tam pierdzielę te wszystkie Apple, wolę na peceta, no. Adel mówi: Zobaczcie, jest to ona w odpowiedzi na to, że Zimbabwejanie, czy jak to tam się Zimbabwejczycy, przesuwają się, kupują bitcoina po, po tym jak Bank centralny zabroni używania mobilnych pieniędzy. <laughs> I zobaczcie, to jest kolejny powód, dlaczego nigdy nie ufaj bankom: obudź się, są lepsze możliwości do wyboru niż powiązanie swojego ży życia tym ludziom i później żałowanie tego. Nie używaj kryptogiel, jeżeli idą w stronę bankowości, tak jak Coinbase. No? A jeśli chodzi o Adel de Meyer, Mam nadzieję, że nie za, albo nie mogę, po Jesteście super społecznością. Na pewno sami znajdziecie wywiad z serii High Heels of Bitcoin. Był yy, i Ledger Support mówi o tym, że uwaga, posiadacze XLMA. Dalej mamy problemy z integracją Stellara do Ledger Live. Mogą być problemy z transakcjami, niewidzeniem itd. itd. I właściwie tyle. Przechodzimy sobie do kolejnej sekcji. Witam w sekcji co tam, w, przepraszam, nie co tam w tylko w analizie sytuacji na rynku. Oczywiście, standardowo na początku spojrzymy sobie na krypto, Fear Grid Index. Nie było kryptoniusów ostatnio, powiem szczerze, mea culpa. Trochę byłem zmęczony, trochę więcej pracy. W tej chwili 44, w zeszłym, wczoraj 43, w zeszłym tygodniu 44, czyli zasadniczo się specjalnie nic nie było na rynku. Cena bitcoina, można powiedzieć, odzwierciedla krypto, Fear and Grid Index. Przechodzimy sobie dalej. Longi shorty z ostatniego dnia. Eee, czyżby mi się to jeszcze... Aha, tutaj proszę bardzo, jeden dzień. No i słuchajcie, no można powiedzieć, że no na krakenie jest przewaga longów. Tu mamy przewagę shortów. Tu mamy też przewagę longów na BTS, które są ostatnio na Twitterze mocno reklamowane, także właściwie nic specjalnego się tutaj nie dzieje. Przejdźmy teraz sobie oczywiście do koń papryki. A w końcu papryce co jest? No na rynku nudno. Aczkolwiek zobaczcie, Chaining w ciągu 7 dni wywalił 35%. Tezos 15, Stellar 12. Wszystkie te krypto. No nie, no, Tezosa nie posiadam, muszę go kupić. A i w ciągu 24 godzin Chaining tu ładnie wywalił. Krypto rosło o kolejne 2%, 0,14%. Eee, zobaczmy sobie tutaj jeszcze, zobaczcie. WeChain też troszeczkę rósł w ciągu 24 godzin, ale w ciągu tygodnia korekta była. Kosmos tutaj, co tam jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Dogecoin, 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 Dogecoin ee, skończyło się. Ew, <grytanie> zobaczcie 20% Synthetix, czyli DeFi jednak jest Elorondy. 100% Elorondy w ciągu 7 dni. Gdzie jest Świnia, proszę Państwa? Świnia na 61 miejscu też urosła 1%. CiaCoin 366, Waves 825. Słuchajcie, zobaczcie, jak to się wszystko zmienia. To jest. To jest śmieszne, jak to się zmienia, a tu właśnie, co to mówiłem, wolumen zobaczcie, 42 miliardy, 61,39 dominacja Bitcoina, kapitalizacja rynku 277 miliardów. Przechodzimy sobie oczywiście do tej sekcji, popatrzymy sobie w ciągu ostatnich 7 dni. No i mamy tutaj wzrosty: zobaczcie Aurora, Elrond, Nimic, Molecular Future, Divi, Band Protocol, Swipe, Kawa, Casino, Coin i Wite, proszę bardzo, Wite, to jest to, nie, to nie jest Wite, to jest Vitae, to chyba to Niemco to jest nawet, czy to jest te Wite. Nie, to nie jest wite, to jest Vitae. Vite Ale zobaczcie, też urosło, coś to jest za cudowny projekt. Ech, nie wiem, co to jest za cudowny projekt, nie słyszałem o nim, ale są także że Quant, Amplefor, no to wiadomo. AMPL, o którym na live ostatnim mówiliśmy, Nulls, Storcas, Dogcoin też stracił, Bergchain, Torchain, Oisis City Ren i Prism. Ciekawe, że ten scam jeszcze żyje. Co można jeszcze powiedzieć? Nowe projekty się pojawiły. Handshake, proszę bardzo, Proton, Powerball, Sovereign, e, Sovereign Coin, Cash Gold, Dextools, Ethereum Money, o proszę bardzo, Ethereum Money, BitSherry, e, Dexdao, a także LemonBet. <grywka> Kurde, jedno lepsze od drugiego, słuchajcie. Cóż tu można jeszcze powiedzieć o tej analizie na rynku? No na razie nic się nie dzieje, chociaż projekty, projekty fajnie urosły. Ja się cieszę, że Linka kupiłem dawno temu, bardzo cieszę się, że tak samo Icona kupiłem, Dawno temu. A troszeczkę traduję, ale mało. Ostatnio na game dużo się dzieje, ale to może już podsumowanie o samym gameie, bo dużo rzeczy tutaj się zmienia. Dużo mam dla Was ciekawych wiadomości, więc może nie będę zawracał wam rynku, nie będę wam zawracał głowy takimi stwierdzeniami, tylko powiem wam dzisiaj w wersji angielskiej, chyba mówiłem już ją: Satoshis you must buy, or my market will let you die. And that's all, folks. Przechodzimy sobie do końca. Właśnie nie do końca, tylko do. Podsumowania. No i witam Was w podsumowaniu. Kto doczekał, to powinien dać znać w komentarzu, że doczekał do podsumowania. Także słuchajcie, na początku, może game. E, na moim Twitterze jest post, w którym może 10 osób wygrać po 100 game'ów. 100 game'ów to może nie jest jakaś kolosalna kwota. Ale jak game jest po 30 groszy, to 100 game'ów jest po 30, po 30 złotych, nie? Przytulić trzy dychy, jak to się mówi, to nie jest źle. Co musicie zrobić? Musicie obserwować mnie na Twitterze, oznaczyć dwóch znajomych w poście, musicie zretweetować post. Możecie zrobić retweet z komentarzem, a możecie zrobić retweet plus oddzielnie komentarz Wszystkie te rzeczy będą uwzględniane, tutaj nie ma problemu. Dwie osoby oznaczacie, lajkujecie post, retweetujecie z komentarzem, właśnie, obserwujecie mnie na Twitterze, macie sto, szansę na 100 gameów. Naprawdę powiem wam, że byłem tutaj, byłem tutaj, jestem w trakcie, może w trakcie, rozmawiam z zespołem gama, wyślą mi paczkę z gadżetami, może nawet więcej niż jedną. Także będę miał do rozdania różne, taki szpej w stylu, w stylu czapeczki, w stylu jakieś tam coiny metalowe, w stylu. Na przykład koszulki, będę to wszystko rozdawał w konkursach, słuchajcie, dają za darmo. Co to? No, wygląda, że to wygląda to fajnie, ale nie chcę tutaj, tak jak mówię, zachęcam, studzę emocje, zachęcam ostrożność, po owocach ich poznacie, także lepiej zepnijcie gacie i trzy razy się zastanówcie, zanim obejrzyjcie każdą pięć razy złotówkę. Teraz tak, kolejną rzecz, którą dostałem też, to jest fajna sprawa, słuchajcie, dostałem... Pięć książeczek kryptowaluty od zera. Jedna jest dla mnie oczywiście. Pięć idzie dla Was, bo w sumie dostałem sześć. Kryptowaluty od zera. Piotr Wójcik, Tomasz, przepraszam, nie chcę popełnić błędu, Kabarowski. Dzięki chłopaki za wysłanie. Jeden z Panów się skontaktował. Taka dla początkujących. Książka oczywiście walnąłem w relacji gafę. To nie jest twarda okładka, jest miękka okładka, ale ją można kupić za 26,99. Dla podstaw początkujących bardzo fajna sprawa. Eee... O, słuchajcie. Przeczytam Wam krótki tekst. Czy warto zacząć przygodę z kryptowalutami? Aktualnie większość osób, które inwestują w kryptowaluty, robi to z chęci zysku, a nie ze względu na technologię, jaka za nimi stoi. Więc w tym kontekście również odniesiemy się do odpowiedzi na to pytanie i to jest oczywiście: postarać się zrozumieć, co tak naprawdę inwestujesz, zdecyduj, jakiego rodzaju inwestycji szukasz. Nie inwestuj więcej niż jesteś w stanie stracić. Nie trzymaj środków na giełdzie, różnicuj swoje portfolio, uważaj na oszustów i inwestycje w ICO. Unikaj grup cygnałowych i schematu Pamiętam, zaraz, przepraszam, to Mike Satoshi pisał tu książkę? Nie, no gdzie? Tu powinien być jeszcze. <laughs> Żartuję sobie. Mike Satoshi, no bo to święte słowa. Cóż ja mogę więcej dodać? E, także to jest to. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Będę też organizował konkursy dla patronów. Patroni mi zasugerowali. Jeden patron mnie zbeształ i powiedział, "Tyś finio belgijska. Ty mi tu, ja tu ci kasę płacę, a ty mi tu w ogóle nie, już z fleszy nie robisz i w ogóle jakieś gówno z babami gadasz ciągle, bez sensu. Weź się w robo, do roboty, ja rezygnuję. No i mnie człowiek z motywu, oczywiście to jest moja adaptacja, adaptacja indywidualna, On tak już absolutnie nie powiedział, żebyście tam nie szukali, kto tam zrezygnował i tak dalej, nie, ale dzięki za motywację, faktycznie troszeczkę to jest bardziej związane z pracą, ale też tak spocząłem na laurach, także newsflasze już wróciły, dzisiaj już był newsflash, także... Na spokojnie będą teraz newsfearze, może nie codziennie, ale będę się starał. Kryptosteron oczywiście zgodnie z obietnicą będzie, nie będę tu czekał na grube ryby. Od razu zaczynamy. Mam już pewien pomysł: kto pierwsza osoba z Polski, znana i lubiana, na pewno wszyscy znacie. Także zaczynamy z kryptosteronem. Dużo będzie wywiadów do przeprowadzenia. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, jeśli o to chodzi, będę organizował też konkursy dla Patronów, to też jeden z Patronów zasugerował, że Patroni też powinni mieć coś dla siebie, dlaczego nie, ja robię i tak 10 razy więcej konkursów niż wszyscy pozostali razem wzięci, e, dużo więcej rzeczy do wygrania, szczególnie, że mam e, też dwa Ledgery do wygrania, jeden tam leży drugi, może kupi i tak dalej, także będę też robił konkursy Patronom, e, szczególnie, że no powierzają, bo każdy z Was i tak ma, jak to się mówi, za darmo wszystkie filmy są ja prywatnych, znaczy tych prywatnych, E, płatnych filmów nie robi i nigdy nie będę robił, chyba że mnie do tego YouTube zmusi, no to wtedy będzie inaczej. A właśnie w kontekście YouTube'a chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że niestety szykuje się bardzo smutna zmiana: YouTube będzie chciał wymusić reklamę w trakcie filmu. E, dostałem takiego maila od YouTube'a, nie będę go teraz szukał, ale on był tak napisany jakoś dziwnie, że tak jakby chcemy wymusić, ale nie. Znając YouTube'a to będą wymuszone. Także sorry, jeżeli pojawią się, ja powiedziałem, że ja nigdy nie będę robił filmów przerywanych reklamami, bo mnie to osobiście strasznie wkurza, żeby nie powiedzieć grubiej. Ale jeżeli mnie YouTube do tego zmusi, no to sorry, będę, przepraszam Was, ale ja nie mam na to wpływu. Jeżeli nie zmusi, że będzie opcja wyłączenia, to ja to pierdzielę nie będzie tego. Oczywiście wiadomo, to jest dużo większa kasa. Filmy przerywane reklamami, te właśnie przerwy, bo wtedy każdy to ogląda jest zmuszony, najczęściej nie można przeskoczyć, ale będę bronił się od ostatniego, jak to się mówi, kropli krwi i do ostatniego bitcoina. Także to kryptowalutowej niedzieli to chyba już nie muszę wspominać. Jeszcze nie ma jej na kanale, ale niedługo zrobię transmisję. Mam nadzieję, że zrobię tym razem porządnego kachuta. A jak ktoś z Was chce zrobić kachuta, niego stworzy na platformie. Wyślę mi tylko link, ja go udostępnię. Postaram się, żeby nie było ostatnio w niedzielę, więc teraz kahut będzie. Może nie będzie w każdą niedzielę, ale postaram się, że każdy kahut, który był, był z nagrodami, trochę tych różnych rzeczy mam. I zasadniczo to jest chyba tyle. Także pozdrawiam wszystkie osoby, które oczywiście dotrwały do tego momentu. Pozdrawiam osoby, które oglądają na premierze. Pozdrawiam wszystkie osoby, wszystkie osoby, które w ogóle oglądają filmy, komentują, dają łapki w górę, zwiększają zasięgi na Twitterze, na Facebooku i tak dalej. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Także z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. I do następnego razu.